Dobra, lecimy dalej. Ja mam obiadek, więc sobie go będę jadł w międzyczasie. Dobra, plan mamy taki. Jak się tu dostać? Później jak się tam dostać? Ja to chyba stąd. Tak by wyglądało bardziej. Może wejdziemy do tej, do Kermoren. I teraz pojawiają się następujące pytania. Gdzie jest notka do tej kopalni? Co to za jakieś kurde światełka? Gdzie jest notka do tej kopalni? To jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa. Jak się dostać do tego alchemika? Rzecz numer 3, czy jest sens przeszukiwać to wszystko? Notka jest przy schodach. W tych schodach po lewej stronie. Tu też nic nie ma. Tu też nic nie ma. Schody w środku po lewej stronie. O, tam jest coś na czerwono. Notatki Berengera. Czyżby jakieś zadanie na jakieś super miecze czy coś? Możemy sobie wejść na górę. To sobie wejdziemy, jak se możemy. Możesz troszkę zmniejszyć jakość streamu? Ale jak to? Znaczy w jakim sensie? Nie bardzo rozumiem. Serio, mam już przeciążenie. Jebał to pies, że tak to ujmę.
Krakeny na mini drakon. Już? Żeby popchnąć zadanie, trzeba porozmawiać z Wesemirem. No to faktycznie jest to problematyczne w tym momencie. Ale to te notki Berengara są do tej kopalni, czy to nie to? Spacerek. Aha, bo ty nie wiadłeś. A no, to poczekajcie chwilę na mnie. No, pan ma wyjście? Nie macie. Bo laguje. Zresztą, no, okej, no niech laguje, znaczy do... Szkoda, że laguje, ale to nie będę zmniejszał jakości streama, bo komuś laguje, nawet nie mając gwarancji, że to moja wina, czy czegokolwiek. Masz rozdzielczości, zmniejsz sobie rozdzielczości, sprawdź sobie internet, sprawdź sobie komputer. To jest przede wszystkim rzecz, którą robisz, jak ci stream laguje, a nie piszesz do streamera, żeby zmniejszał jakość. Bo to nie jest powiedziane, że to jest wina Twitcha czy moja, tylko może po prostu twojego komputera albo internetu. Od półtora roku streamuję w takiej jakości, no to w ogóle inna sprawa. Mam wrażonko, że chyba tego questa to my nie zrobimy. Bo nawet quest na mnie wyskoczył. Fuck. Jak ja tą skrzynię mogłem pominąć wcześniej? Fuck. Troszkę się popsuł. To po co ja tu teraz biegam tak? Trzeba by sobie zadać pytanie, skoro już mam to, co, po co tu przyszedłem. Znajdę coś fajniejszego, nowego, czy znajdę coś innego, coś fajnego. To zakładam, że jest zamknięte. Owszem jest. Zakładam, że się wejść nie da. Się nie da.
Schodzimy do podziemia. Dzwoneczek? Co? O... Idziemy? Misioku! Słucham? Idziemy? No idziemy, ja jestem gotowa. Czekam na ciebie. A ja nie jestem. Co z tym zrobimy? Nie, no to ty już masz problem. Ty idziesz taki, jaki jesteś. Okej. Dobra, tu gdzieś jest gościu od broni, tylko gdzie? O. To jest quest. To jest quest? Tak, z tym Hattorim chyba. O kurde, tu nie wiesz, ja mam gościa od broni. W czasie samotnego zimowania przychodzą do głowy dziwne pomysły. Gdzie był gość od broni? No, propos czego był ten komentarz? A co, chcesz stworzyć jakąś broń? Tak, pieczę chcę sobie ulepszyć. To nie pamiętam, gdzie jest tego w broni. A szukasz mistrza czy jakiegokolwiek? Jakiegokolwiek chyba. Znaczy, tu był jakiś, który mi robił ten mieczek, tylko nie pamiętam, gdzie stał. Kowal od broni jest... Tu? Pod tym. A tu jest od zbroi. Tam jest obydwu. Jest i od jednego, i od drugiego. Necronomicon? Naprawdę masz Necronomicona? No, co chcesz z tym zrobić? Ja się trochę zdziwiłem. Zobaczmy. Sobie przyzbierz. Zobaczmy, co tu jest napisane a propos tego. Nie czytaj, bo którą przyzbierz? Każdy, kto rządzi, że człowiek pojawił się na świecie pustym i takiego wziął go we władanie, jest takim samym głupcem jak ten, który ośmieli się twierdzić, że po człowieku świat ogarnie pustka. Zanim ludzka stopa zaczęła stąpać po świecie, zamieszkiwały go stworzenia przewyższające ludzi w mądrości, sile, ale i pod każdym innym względem. No dobra, i gdzie ten gość od broni jest? Pamiętasz to? Tu jest Vivaldi, tu jest od zbroi. Prawo? To jest prawo? Mhm. Prawo? Czekaj, gdzie ty jesteś? Na rynku. To jest Oxenfurt? Nie. Nie, to jest Nowigrad. Pokaż mi mapę. Zapas sznurka był. Aaaa! Okej. Oto jak para nerdów idzie na spacer. Obydwoje chcą iść i obydwoje czekają, aż to druga połowa coś powie, żeby się ruszyć. Ale obydwoje są twardzi i ani jedna, ani druga nic nie mówi. No kurde, nie ma gościa od broni, no co za góra. Przemedytuj. Co my tu jeszcze ciekawego mamy? Chyba niestety nic. Ryba. Trochę biednie.
sztabu. Poszkowana go rubina i sztabu się nie stało. Sztabę możesz skraftować, a rubinę możesz kupić, byś nie wiedziała. Co to działa? Nie wiem, jak się zginęło. Wiem. Zresztą mi się nie domyśliło, że mogę sobie sztabę skraftować. Wiem. Tego ci mówię. Byś wiedziała. Wiem. O, tam jest zejście na dół. To jest to miejsce, gdzie w jedynce zginął ten wiedźmin, nie? Może i to. Kiwuj, ja to wszystko lutuję. Ja mam to wyrzut srebrne. No wyjdziemy, bo mam się lepiej zacznijmy tutaj normalnie tam. Rusz się. To ty pierwsza. Nie to robię. Znowu mam to przeciążenie. No, zdecydowanie szybciej się zbiera niż zagląda i kanceluje menu. O, ja prawie nie żyję. Muszę zasejwować, bo jak spadnę, to umrę. Biesa daje 20 do dźwigu. Kurde, dobra. F5 save jest. Tu są notatki z tego co pamiętam. Tu w sensie gdzie? Tu? Tego raczej nie wyważę. Znalazłem te notatki. Znaczy, znalazłem jakieś notatki Berengara, ale. Ale one mi nic nie dały. Monstrum albo Wiedźmina opisanie. Na pierwszej stronie są odręczne notatki. Co ja mam tu niby przeczytać? Idziemy, Miśku?
No wstawaj, idziemy. Księga jest kluczem, kopalnia przy Kermora. Formuła z odręcznych notatek otwiera ukryte przejście w starej kopalni. Warto sprawdzić, co się tam kryje. No i warto. Okej, mamy to.